Czas na kompletnie nową serię, nową karierę, którą wam obiecałem po tej przerwie świątecznej. Byliście cierpliwi, wyczekiwaliście, więc teraz oto i mamy. Przedstawienie nowej serii, której nazwa, jak sami widzicie, brzmi jak słynne słowa równie słynnego wieszcza narodowego Mariusza Pudzianowskiego, czyli Polska górą. I zapytacie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy jest to tak jak Polish Power u Kamyka, tylko w karierze? Trochę tak, ale nie do końca. Widzicie też jakieś logo Superligi i zapewne mnożą się pytania w waszej głowie, o co tutaj do jasnej cholery chodzi. Śpieszę z odpowiedzią, moi drodzy. Jest to połączenie kilku koncepcji, które w mojej głowie buzowały od naprawdę długiego czasu. Te koncepcje to nic innego jak połączenie właśnie Superligi, którą uważam, że warto byłoby odświeżyć, tym bardziej, że znowu ostatnio robi się o niej coraz głośno, ale Superligi w takim wydaniu, jak to zrobiliśmy jeszcze w FIFA 17? W FIFA 17, kto pamięta FIFA 17 i karierę DNS? Drogę na szczyt Zagłębiem Lublin, gdzie były 4 Superligi, podziały na strefy od gwiazdek, najlepszych drużyn, w zależności gdzie kto występował. Kto to pamięta, to w tym momencie serdecznie proszę o zostawienie kciuka w górę. Ale teraz mam dla was bardzo ważny komunikat. Mianowicie, zapewne zastanawiacie się, jak teraz to zostanie podzielone. Otóż spieszę z wyjaśnieniem. Aktualnie w Superlidze nie chodzi o umiejętności, jak to miało miejsce jeszcze w FIFA 17, gdzie żyliśmy tym sentymentem. Tutaj liczą się pieniądze, liczy się pęga, liczy się to, jak bogaty jest dany klub, jak wiele pieniędzy ma w swojej kasie klubowej. I dokładnie to odzwierciedliliśmy w tej Superlidze, w tej karierze. Będzie cholernie ciężko, ale może bez zbędnego przedłużania, co? Przed wami ranking 100 najbardziej wartościowych, najdroższych drużyn na całym świecie. Jest tego tutaj naprawdę sporo, ale zaraz wam to wszystko zaprezentuję. Tutaj możemy nawet to dokładnie zobaczyć z miejscami. Oczywiście jesteśmy na stronie Transfermarkt, no bo gdzie by indziej. Tutaj mamy zawsze te informacje z pierwszej ręki, z najlepszego źródła informacji. Więc aktualnie najbardziej wartościowe drużyny to Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Premier... Sami zobaczycie, jak wiele zespołów tutaj reprezentuje Premier League i zdziwicie się, że są to zespoły, które wcale nie są w ścisłej czołówce, a mają budżety nieraz zdecydowanie większe i po prostu wartość rynkowa tego zespołu jest wielokrotnie większa niż tych czołowych zespołów z lig innych. W każdym razie, sami widzicie, jak tutaj się prezentuje ten układ, jeżeli chodzi o mniej więcej drużyny do 25 miejsca. Sami teraz spojrzycie, jak wygląda ten układ, jeżeli chodzi o drużyny do miejsca 50. I tutaj się już pojawia na przykład z takich ciekawostek Al-Hilal, mamy Eintracht Frankfurt, pojawiają się jakieś drużyny z Eredivisie czy z Ligi Portugalskiej. Przechodzimy jeszcze dalej i zapewne się teraz zastanawiacie, po cholerę ja wam to wszystko tutaj prezentuję. Po co to wszystko wam pokazuję? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie Al Nassr, Hoffenheim, Union Berlin. Sami widzicie, że jest tutaj naprawdę sporo. Mamy także jakieś austriackie zespoły jak RB Salzburg. No mamy też brazylijskie, ale no tych zespołów nie do końca jesteśmy w stanie w FIFA umieścić. Co? Umieścić w FIFA? Dlaczego ty byś chciał cokolwiek takiego umieszczać w FIFA? Ano, już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż raz jeszcze zamieszałem, raz jeszcze totalnie wywróciłem do góry nogami wszelkie logiczne wyjaśnienia danej sytuacji i stworzyłem kompletnie nowe Superligi. To jest pierwszy odcinek, który będzie takim pierwszym, bardziej bym powiedział, informacyjnym, ale właśnie, skoro informacje, to ja z przeszłości mam dla was również bardzo ważną informację. Posłuchajmy. Na chwilę jednak muszę przerwać komunikat, by przypomnieć, że już za moment wracają ćwierćfinały Ligi Mistrzów. I dokładnie z tej okazji partner kanału, czyli STS, przygotował dla was limitowaną akcję specjalną dotyczącą Champions League. Możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w dowolnym spotkaniu Ligi Mistrzów 9 albo 10 kwietnia. No i wydaje mi się, że chyba nikomu nie trzeba przypominać, ale tak, kanonierzy podejmą tam m.in. Bawarczyków, królewskich, będą rywalizować z obywatelami, no to będą same bangiery, które będą rozgrywane czy w Paryżu, czy w Madrycie. to po prostu trzeba zobaczyć. By skorzystać z tej limitowanej akcji specjalnej wystarczy, że użyjecie kodu NEXION przy rejestracji albo skorzystacie z linku w opisie. No i warto zaznaczyć, że owa akcja łączy się także ze standardową ofertą powitalną STS. Przypominam jednak, że jest ona skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Wszystkie szczegóły macie w opisie. No więc wracamy. Jesteśmy już na miejscu i teraz mogę wam przedstawić zatem skład pierwszej, tej najniższej Superligi, w której znajdujemy się również my, ale zanim dojdziemy do naszego zespołu, to chwilę będę musiał wam wytłumaczyć. Mianowicie, zdecydowałem się tutaj także na pewne kompromisy, bo na pewne kompromisy się zdecydować po prostu musiałem, jeżeli nie chciałbym, żeby ta cała Superliga składała się wyłącznie z drużyn z Anglii, bo tak też mogłoby to finalnie wyglądać. A nie chciałem tego do końca, nie chciałem, żeby aż tak to wyglądało, więc mamy tutaj zespoły z Ligi Włoskiej, mamy zespoły z Ligi Francuskiej, z Ligi Tureckiej, z Ligi Niemieckiej, ale te niżej ocenione. Są także zespoły z Ligi Saudyjskiej, ale dorzuciłem także i 3 drużyny z ekstraklasy. No bo jak to tak? Superliga bez ekstraklasowych zespołów to nie przystoi. No i najmocniej przepraszam, jeżeli tutaj uraziłem uczucia któregokolwiek z kibiców, któregoś z zespołu, czy to zagranicznego, czy ekstraklasowego, ale musiałem tutaj pójść na jakieś kompromisy i nie byłem w stanie zmieścić tutaj wszystkich zespołów. Niemniej, drodzy państwo, oto i Superliga czwarta, w którym znajduje się Udinese, Torino i od razu, przepraszam, jeszcze tylko podpowiem, że od razu wyjaśniam, że dlaczego takie zespoły się znajdują w czwartej Superlidze. No jest to spowodowane oczywiście tym, jak wyglądała mniej więcej wartość tych zespołów na 88 miejscu do miejsca, no tutaj 24 w plus, tak mniej więcej sobie to robiłem, rotowałem niektórymi zespołami, ale starałem się w znakomitej większości jednak zachować to tak, jak aktualnie prezentuje to nam Transfermarkt. Zatem czwarta Superliga. Udinese, Torino, Raków, Legia, Al Nassr, Hoffenheim, Strasburg, Galatasaray, Genua, Al-Ali, Besiktas, Monza, Inter Miami, więc tak, tutaj będzie dochodzić regularnie do starć pomiędzy Lionelem Messim a Cristiano Ronaldo. Taka przecież koncepcja Superligi była. Fenerbahce, Klub Bruges, Union Berlin, Stadrę, Lech Poznań, Henk, Ferencvaros, Braga, Szachtar Donieck, Celtic Glasgow. No i właśnie, Rongcheng. Dlaczego Rongcheng? Dlaczego taki zespół? Dlaczego Polska górą? No ci, którzy się domyślają, to dobrze się domyślają. Otóż będzie to Superliga, w której stworzymy zespół, ba, już stworzyliśmy, ale do samego końca będziemy działać i opierać się wyłącznie na reprezentantach Polski. Nie będzie miał wstępa do naszej... Nie będzie miał wstępu do naszej drużyny żaden zawodnik innej narodowości, reprezentujący inny kraj niż Polska. Po prostu tą Superligę chcemy zawalczyć, chcemy zdominować Polakami. A dlaczego zespół Rongcheng? Dlatego, że trochę mi to przypominało godło reprezentacji Polski. Zapytacie, a dlaczego nie stworzyłeś swojego klubu po prostu? Mógłbyś to tak zrobić. Okej, ja to jak najbardziej zrobiłem. Stworzyłem cały klub, stworzyłem całą 11, siedziałem długo, naprawdę długo, żeby to wszystko zmontować, przygotować ten zespół. No ale niestety nie byłem w stanie, gdy tworzyłem swój klub, już przemieszać zespołów w danych ligach, jak to zrobiłem tutaj. Więc ostatecznie musiałem się zgodzić na kompromis. Sytuacja wygląda tak. W naszym zespole mamy bardzo różne osobistości, mamy bardzo różnych zawodników, ale możemy się opierać wyłącznie na transferach Polaków, na rynku transferowym, na juniorach, na szkółce juniorów, wyciągniętych wyłącznie z Polski i po prostu wyciąganych z innych klubów, w których grają Polacy, najzwyczajniej. Jest to bardzo proste, ale jak sami widzicie, to jest czwarta Superliga, a poziom jest naprawdę mocny. Tu są naprawdę zespoły, które spokojnie są w stanie powalczyć o europejskie puchary i myślę, że z pewnością by powalczyły, no ale sami spójrzcie na to. Teraz możemy nawet to sobie odzwierciedlić, jak wam to zaprezentuję w taki sposób, że to nie jest przypadek jakby. Mamy tam Stadrę, jest Stadrę, jest Strasburg, mamy Bragę, mamy Monce, Udinese, jest Genua, jest Besiktas i tak dalej, i tak dalej. Te zespoły tutaj są i te zespoły po prostu są na takim poziomie wartości. No z kolei nasza wartość, porównując tutaj te 143 miliony, 138 milionów, wartość naszego klubu to zawrotne. Chyba 18. Dlatego nasz skład potrzebuje jednego superbohatera, zawodnika, wokół którego będziemy w stanie zbudować nowy skład. Zawodnika, który nam pomoże przebrnąć suchą stopą przez ten sezon, następny i pytanie tylko brzmi, jak długo? Tym zawodnikiem nie mógł być nikt inny jak najlepszy zawodnik w historii polskiej piłki. Robert Lewandowski. Ale nie jest to taki zwykły Robert Lewandowski, a Robert Lewandowski oceniony na 99 punktów overalla. Ale haczyk polega na tym, że jest to 34-letni Robert Lewandowski. Zatem Robert, którego overall już w tym momencie spada, zaraz będzie redukowany. No i pytanie brzmi, jak my mamy sobie poradzić, mając w naszej drużynie Adama Małysza, mając Zenonia Martyniuka, Korneliusza Rzeźwickiego, Mariusza Pudzianowskiego, Tadeusza Norka, Rogalewicza, Dudziaka, Paszkowskiego, Kwiecienia, Krupę. No sami widzicie, że ta drużyna mimo wszystko nie wygląda szałowo. Dlatego jest tutaj on. Jest tutaj Robert Lewandowski, który ma być kapitanem i jest kapitanem tego zespołu. A jak długo on w tym naszym zespole będzie? No mam nadzieję, że jak najdłużej. Ma z nami 3-letni kontrakt, więc innymi słowy będziemy mieli też trochę czasu, żeby przygotować sobie ewentualnego następcę. Pytanie tylko, jak zastąpić najlepszego piłkarza w historii polskiej piłki? Tego nie wiem, ale wiem, że na to pytanie odpowiemy sobie już w niedalekiej przyszłości. Mamy tutaj kilku zawodników, którzy mają na pewno fajne perspektywy. Mają tutaj przed sobą jeszcze sporo możliwości do rozwoju, ale są też i tacy piłkarze, którzy wręcz przeciwnie, swoje najlepsze lata mają już za sobą. Trzeba będzie jakoś tym wszystkim balansować, ale przede wszystkim wywalczyć i walczyć o życie i o przetrwanie w tej horrendalnie odklejonej Superlidze z Polska górą. Jeżeli tam gdzieś jeszcze zobaczycie jakiegokolwiek innego zawodnika innej narodowości, no z pewnością chińskiej, to spokojnie, to wszystko jest w trakcie naprawy, więc nie przejmujcie się tym, ja to ogarnę, naprawdę obiecuję, że ja to ogarnę. Skoro odcinek informacyjny, to czas zaprezentować wam także i skład trzeciej Superligi, a tutaj no zacznijmy od góry. Sevilla, Al-Hilal, Ajax Amsterdam, Lille, Olympique Marseille, Olympique Lyon, Augsburg, Villarreal, Panathinaikos, Real Betis, Girona, Orze Nice, Victoria Pilsno, RB Salzburg, Dynamo Zagrzeb, Lens, Bolonia, Valencia, Young Boysi, Wolfsburg, Malmö, Slavia Praga, Bodo Glimt, i FCSB, czyli Jezus Maria, co? Stieła Bukareszt. Nadal się nie przyzwyczaiłem do nowego herbu, a wypadałoby się jednak przyzwyczaić. No w każdym razie, tak prezentuje się ta trzecia Superliga. Zapewne się zastanawiacie, no dobra, no to jak w takim razie wygląda druga Superliga, czyli Championship? Już spieszę z odpowiedzią. Athletic, czyli zdobywca Pucharu Króla po 40 lat oczekiwania, po 40 latach oczekiwania, po rzutach karnych zdobyli, ale mniejsza z tym. Athletic, Kopenhaga, Fiorentina, Nottingham, Feyenoord, Monaco, Split Hajduk, FC Basel, Real Sociedad, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Atalanta, Bergamo, VfB Stuttgart, PSV Eindhoven, Sporting, FC Porto, Leicester City, AEK Ateny, River Plate, Roma, Burnley, Boca Juniors, Sparta Praga i Everton. Tutaj też kilka zespołów zostało przeze mnie dorzuconych. Trzeba było łatać niektóre luki w licencjach, jakie FC24 ma na przykład spośród zespołów brazylijskich. Dlatego pojawiło się tutaj m.in. River Plate czy Boca Juniors, ale myślę, że to tylko działa na korzyść. No dobrze, to jesteście ciekawi zapewne, jak wygląda ta główna klasa rozgrywkowa. Już spieszę z informacją. Zaczynamy od Arsenalu, Aston Villa, Atletico, Bayeru Leverkusen, Bayernu Monachium, Borussii Dortmund, Chelsea. Tak wiem, poziomem może niekoniecznie tutaj pasują, ale aspektem finansowym jak najbardziej, a takie są wytyczne tej serii. FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AC Milan, Napoli, Newcastle United, PSG, RB Lipsk, Real Madrid i Tottenham. To wygląda po prostu nieprawdopodobnie, nadludzko mocno. jak w tym wszystkim miałaby funkcjonować nasza drużyna? No to jest kwestia czasu, to jest kwestia co najmniej 4 sezonów. Robionych na troszeczkę innym, może mniej szczegółowym aspekcie, jak to miało miejsce wcześniej w tych odcinkach na ratunek Schalke V2. No dobrze, to może teraz sprawy organizacyjne, już bezpośrednio wewnątrz klubowe. Jeżeli chodzi o sztab szkółki juniorów, mamy tutaj zatrudnionego jednego skauta, który naturalnie penetruje Polskę w poszukiwaniu nowych talentów, którzy mogliby zasilić nasze szeregi. No, zatrudnienie następnego skauta nic nam nie da, bo nie jesteśmy w stanie wysłać 2 skautów do tego samego kraju. Jeżeli chodzi o nasz budżet transferowy, no to wiadomo, Superliga wiąże się też z pewnymi gratyfikacjami finansowymi, które z pewnością w naszej drużynie się przydadzą także i nam. Mamy także wystawione już tutaj jakieś wytyczne dla skautów, aczkolwiek te wytyczne to ja szczerze mówiąc nawet bym sobie uciął, bo one kompletnie nas nie intrygują w tym momencie, nie pasują do naszych jakichkolwiek wymagań. W każdym razie skauci analizują oczywiście Superligę, mamy także wysłanych do Ligi Włoskiej, mamy do Ligi Niemieckiej, a także do polskiej Ekstraklasy, no bo to są ligi, w których tych Polaków jest naprawdę sporo. Jeżeli macie jeszcze swoje propozycje, gdzie możemy dorwać ciekawych, fajnych i interesujących Polaków, to śmiało piszcie w sekcji komentarzy. No a jeżeli chodzi o nasz budżet, to jest on na pewno odrobinę podkręcony. Więc jeżeli macie jakieś propozycje co do piłkarzy, którzy mogliby zasilić nasze szeregi, to śmiało piszcie. Uważam, że ten cały klub Rąk-Częk, no, nawet w miarę jakoś pasuje. Ja wiadomo, tak jak mówiłem, ja stworzyłem normalnie cały klub swój. Stworzyłem drużynę Cebulaki, przygotowałem herby, spędziłem mnóstwo czasu na stworzeniu herbów, na stworzeniu strojów, które by wyglądały idealnie jak stroje reprezentacji polskiej, ale niestety no FC24 na konsolę jest pod tym względem bardzo, bardzo ograniczone. Myślę, że to kwestia czasu, aż będziemy nagrywać już w pełni to wszystko na PC-cie, no bo to jest miejsce, w którym się powinno grać po prostu w tryb kariery. No dobrze, w naszej szkółce juniorskiej jedyny Paweł Wilk, 15-letni zawodnik, który ma potencjał, by stać się kimś zdecydowanie istotnym. No właśnie, no bo nasz skład wszakże to jest cały czas drużyna, która nie wygląda zbyt imponująco. Mamy tutaj takich ancymonów jak chociażby Rzeźwicki na prawej obronie, no to z całym szacunkiem. Ja też nie chcę jakby, żeby ktokolwiek czuł presję. Ci zawodnicy, którzy tutaj są przygotowani, oni okej, mogą stanowić o sile naszego zespołu, ale my nie mamy skrupułów. Pragnę podkreślić, nie miejmy tych skrupułów, patrząc na nasz zespół. Możemy nawet przejść do zespołu, ale muszę wam podkreślić, tych zawodników, których teraz widzicie, ich nie ma i ich zaraz nie będzie, tylko to jest długotrwały proces. Ja też tutaj źle zrobiłem, powinienem to od razu przetransferować ręcznie. Niedopatrzenie z mojej strony, które zostanie natychmiast naprawione w ciągu odcinka, może 2. Na razie to postarajmy się zignorować. Dziękuję za wyrozumiałość i przepraszam, że muszę was poprosić o tutaj jakieś przymykanie oczu na niektórych piłkarzy. Zacznijmy może w takim wypadku od pozycji, które najbardziej was interesują, czyli Robert Lewandowski, 34 lata, 99 punktów overalla, mamy go podpisanego na dokładnie 3 lata. I te 3 lata to jest okres, który musimy wykorzystać w pełni, żeby ten Robert Lewandowski w walce z tymi zespołami, nie ukrywajmy, zdecydowanie od nas lepszymi, był dla nas nieocenionym wzmocnieniem. Tak to wygląda. Za 7 tygodni to już jest nieuchronne, Robertowi Lewandowskiemu zaczną spadać te statystyki, zacznie mu spadać jego overall. To jest coś, na co jesteśmy przygotowani i musimy być przygotowani. Idąc dalej, pośród pozycji, które na pewno nas interesują, naszym bramkarzem aktualnie jest Maksymilian Rogalewicz, 68 overallowy 25-latek, tak powiem. Tak wygląda. Czy on ma jakiś potencjał, by stać się kimś niezwykle wyjątkowym? Na obecną chwilę chyba nie. Ewentualnie ze szkółki juniorskiej jest wyciągnięty Jurek Wilk, ale Jurek Wilk też nie wygląda jakoś zachwycająco. No, przeglądamy dalej ten skład i na lewej obronie mamy Pawła Jaroszyńskiego, 28-latek, mamy 31-letniego Piotra Głowackiego, bo tak, powyciągałem sobie tutaj niektórych zawodników też z Ekstraklasy jakichś, żeby zapełnić ten skład Polakami. Mamy także Nataniela Dudziaka, tak to wygląda i jest to piłkarz, który ma 25 lat, 65 punktów overalla, wydaje się być tym, który powinien grać tutaj na tej pozycji. Dalej jest Tymon Pawłowski, sami widzicie jak wygląda, mamy także Franciszka Dziewickiego, no i to po kolei w tę stronę zmierza. No to teraz może ci zawodnicy, którzy na pewno was intrygują, czyli Mariusz Pudzianowski, którego warunki fizyczne to No nikogo raczej tym nie zaskoczy, ale 115 kg, 1,86 m. Czy zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa? Oczywiście tak, ale czy zbieżność wzrostu i wagi? Nie? Nie. Więc Mariusz Pudzianowski ma potencjał, by stać się zawodnikiem absolutnie wyjątkowym. Na prawej obronie Korneliusz Rzeźwicki, tutaj też gabaryty są odwzorowane. Wiekowo chyba też nawet, tak mi się wydaje. Chociaż mam wrażenie, że moje kilogramy są troszeczkę zbudowane w innym kierunku, aniżeli kilogramy Mariusza Pudzianowskiego. No, mniejsza z tym. Dalej Bartosz Kwiecień, który lada moment zostanie przerobiony i tak na środkowego obrońcę. W środku pola mamy... Norek Tadeusz, Legii Prometeusz, 1,60 m w kapeluszu i 45 kg, jaki Norek jest każdy widzi, ale to jest zawodnik, który też może nam jeszcze sporo dać, przynajmniej w tych początkowych momentach. Dalej z zawodników z potencjałem jest tutaj Jakub Paszkowski, a także obok niego Zenon Martyniuk, zawodnik, który też może stanowić o sile środka pola. Przechodzimy do ofensywy i tutaj jest też Szymon Gałązka, Damian Bąk, Jan Grzesik, Dawid Barnowski, no i ci najbardziej interesujący Bartosz Krupa, a także Adam Małysz. No i to wszystko wieńczy oczywiście nikt inny jak Piotr Janczukowski, ale i Robert Lewandowski. Moi drodzy, wydaje mi się, że odcinek wprowadzający chyba wprowadził wiele. Zapytacie, a dlaczego w ogóle mamy rozegrany jakiś jeden mecz? No jest to spowodowane tym, żeby móc po prostu już sprowadzić tutaj jakichś zawodników z juniorów, dogrywaniem tego wszystkiego, ale no po tym odcinku wprowadzającym mogę powiedzieć tylko tyle, że trzeba zapiąć pasy i usiąść wygodnie w fotelach. Chociaż prawdę mówiąc, moglibyśmy jeszcze tutaj zmienić odrobinę orientację dla naszych zawodników, by przygotować się na... ewentualne zagrania taktyczne. I teraz pytanie, czy chcielibyście zobaczyć, skoro gramy tutaj z zespołami zdecydowanie lepszymi, to myślę, że warto jest grać z kontry i wykorzystać potencjał tego naszego najlepszego zawodnika, czyli Roberta Lewandowskiego. Zatem trzeba kontraktować jakichś pierwszych trenerów, bo nie mamy tutaj absolutnie nikogo. Tu jest totalna pustka w tym zespole, więc będę chciał na pewno, żeby w tej drużynie też określić jakoś ten styl gry, żeby jakoś móc go... dostosować do naszych możliwości, do naszych umiejętności. Będziemy sobie wyszukiwać też tutaj tych skautów, którzy z pewnością nam pomogą. Nie skautów, tylko trenerów. Ale przede wszystkim chciałbym teraz poprosić was. Wiem, że to wszystko, co tutaj tłumaczę, brzmi odrobinę pokręcenie, ale postanowiłem przerzucić tutaj odrobinę rzeczywistości. Bo mamy odzwierciedlenie tej Superligi. Jeżeli ma być to Superliga, która jest stworzona przez bogatych dla tych najbogatszych, przez najbogatszych, no to wyglądałoby to najprawdopodobniej tak. A i tak, weźcie poprawkę na to, że ingerując w to, wywaliłem z połowę, no tak spokojnie licząc, z połowę zespołów angielskich, które były rozsypane jeszcze po tych najniższych ligach. Ale nie chcąc, żeby mimo wszystko ta Superliga zmieniła się w samą Ligę Angielską, chociaż prawdę mówiąc wszyscy ci, którzy się burzą, że Superliga nie ma prawa powstać, to Superliga już dawno temu powstała. W 1991 roku, kiedy... Championship czy Premiership, po prostu, kiedy w Anglii powstała Premier League, stworzona przez najbogatsze angielskie kluby dla najbogatszych angielskich klubów. Proste to jak konstrukcja cepa i faktycznie wówczas to funkcjonowało dokładnie tak samo. Mamy aktualnie zajęte wszystkie stanowiska, więc dzięki temu też nasz zespół w końcu zyskał tutaj jakichś zdolnych piłkarzy. Ja na koncepcję taktyczną dam sobie tutaj oczywiście grę z kontry, damy poziom wiedzy ekspert, no i poszukamy tutaj kogoś, kto będzie faktycznie nam dawał najlepsze możliwe efekty. W tej koncepcji taktycznej niektórzy piłkarze coś zyskują, niektórzy jeszcze nie, potrzebują na to czasu. Czasu potrzebujemy także i my, by zapoznać się i wdrożyć w pełni w całą tę serię. Ale żeby tak już w pełni przedstawić wam cały potencjał tego, jakby to miało wyglądać, no to zobaczmy na pierwszy mecz, który de facto będziemy tutaj rozgrywać i... już widzimy, że spośród tych piłkarzy, których możemy spokojnie sobie zaobserwować po tym researchu legijnym, jest tutaj jakiś Polak. Jest to Patryk Kun, czyli lewy pomocnik, lewy wahadłowy, którego dobrze znamy i moglibyśmy tego zawodnika sprawdzić na okoliczność. Moglibyśmy sprawdzić także Tobiasza, Chładuna, Kuna, moglibyśmy sprawdzić Rejczyka, Wszołka i tak dalej, ale zacznijmy najpierw od faktycznie zweryfikowania Kuna. 28-letni Patryk Kun, boczny pomocnik, którego możemy oczywiście zaobserwować. A teraz już zostawmy to za sobą i przejdźmy bezpośrednio do spotkania, żeby zobaczyć, jak przy tym pierwszym meczu, kiedy to ustaliliśmy jakąś koncepcję taktyczną, nasz zespół sobie poradzi. Niezwykle intrygująco też będzie wyglądać tutaj ocena i informacje transferowe. Dołączenie do niektórych zespołów to na pewno będzie coś interesującego. No i tak, Liga Mistrzów pewnie wygląda tutaj jak dziwacznie, bo tak naprawdę Ligą Mistrzów jest tutaj FA Cup. Tak to trzeba nazwać. FA Cup jest tutaj Ligą Mistrzów właśnie, to tutaj mierzą się z sobą te absolutnie, będą się mierzyć w tych dalszych etapach te najlepsze zespoły. Sami widzicie, że już w tej pierwszej rundzie FA Cup mamy kilka hitowych starć. Galatasaray Hoffenheim, Henk Kraków, Braga Celtic, Bryż Al-Ali, Torino Monza, Genoa Udinese, Al Nassr Union Berlin, Inter Miami, Strasburg. Robi się naprawdę gorąco, a to jest dopiero pierwszy odcinek i my przechodzimy sobie już teraz bezpośrednio do starcia z Legią. Oczywiście nasz domowy stadion to PGE Narodowy, jakżeby inaczej, i chcielibyście sprawdzić, jak prezentuje się ta ekipa, gdzie jest ocenione na 99 punktów overalla Robert Lewandowski, gdzie gra Krupa, gdzie gra Małysz, Martyniuk, Norek, Paszkowski, Dudziak, Kwiecień, Pudzianowski, Rzeźwicki i Rogalewicz. Proszę bardzo, odpalamy szybką symulację i sami widzimy, że nawet Robert Lewandowski oceniony na 99 punktów overalla nie jest gwarantem sukcesu. Bramkę zdobył najpierw Tomasz Peckhardt, później odpowiedział mu Adam Małysz. No i Robert Lewandowski w 83 minucie wlał odrobinę nadziei w nasze serca, ale minutę później Yuri Ribeiro tę nadzieję wyrwał z naszych serc. I tak to w takiej większej mierze miałoby wyglądać, moi drodzy, ta batalia o jak najlepsze wyniki, batalia transferowa, batalia i konstruowanie składu. To wszystko się dzieje tu i teraz. Czy Rzeźwicki może stracić miejsce w 11? Nie no. Ja mam nadzieję, że nie straci. Dajcie znać, moi drodzy, czy ta koncepcja się wam podoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie tutaj kciuka w górę. Rozpoczynamy nową serię. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać i że z czasem stworzymy tutaj tak samo zżytą społeczność w komentarzach, jak to miało miejsce przy Na Ratunek Schalke V2. Więc panie Jansen, panie Matriciani, pani Jagiemank, panie Has, Martel, ja do was mówię, do was wszystkich. Zapraszam. Śledźcie także i poczynania Rong Cheng, czyli po prostu reprezentacji Polski w tej serii. A, no i tu jest właśnie jeszcze jedna rzecz. Wyjątkiem tutaj jest to, że po raz pierwszy chyba w tej serii nie wyłączyłem propozycji międzynarodowych ofert pracy. I dobrze wiecie dlaczego. Bo dobrze wiecie, na jaką reprezentację tutaj czekamy. I budowanie najlepszego składu Polaków tutaj, budowanie także i korzystanie nawet w formie researchu z reprezentacji Polski, to będzie coś niesamowitego. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Połączenia i koncepcji Polski górą i Superligi. Będzie się działo.